Co ty, Marcin, robisz? Urna, rzucasz wodę, myślałem, że co innego. Kinga, weź się odwróć, Kinga. To jest prodzisz, tak? To jest nasz interkuler. Nie widać? Widać. Widać? Nie widać? Widać. Dzień dobry, trzeci tydzień nierównej walki z chłodzeniem w suprze. Wzięliśmy pod uwagę w zasadzie wszystkie wasze komentarze, wszystkie wasze sugestie, sprawdziliśmy jeszcze raz, odpowietrzaliśmy, badaliśmy, czy pompa ma wystarczającą wydajność i tak dalej, w końcu postanowiliśmy sprawdzić, czy czasem nie jest uszkodzona sama chłodnica. Zobaczcie, w tym celu Marcin, zwany również Adamem Słodowym Toyoty, zbudował takie urządzenie. Zbudowałem układ chłodzenia na zewnątrz pojazdu. Kurde, czyli to jest prodzisz, tak? To jest nasz interkuler, który grzeje płyn. Zobaczcie, normalnie podpięte do napięcia i tutaj nam podgrzewa płyn. No już ma dobre 40 stopni, Marcin. No. Super. Jest pompa, która ten płyn musi umieścić w naszej chłodnicy. Dobra, z pompkę wyjąłeś z jakiejś hybrydy, nie? Tak, załóżmy się hybrydową. A i od razu sprawdziliśmy, jak działa ta pompka w suprze przy okazji, nie? Bo się okazuje, że ona nie ma biegów, jak niektórzy sugerowali. To prawda. Ona działa płynnie, sterownik sygnałem cyfrowym steruje prędkością pompy. Więc... Czyli wiecie, tak jakbyście potencjometr mieli tak na dobrą sprawę, nie? Tak, dokładnie. Tak jakbyśmy potencjometrem sterowali. Mm-hmm. Powinno to wyglądać w ten sposób, że tu mamy w chłodnicy jedną przegrodę, z tego co pamiętam, i tu ją lekko schładza, tu idzie do góry, wraca drugą przegrodą. Dokładnie. Dodatkowo ją schładzając i wtedy idzie górą do interkulera. My założyliśmy z góry, że ta jest uszkodzona, więc od razu zamówiliśmy drugą i tutaj trzeba przyznać, że Forge się naprawdę sprawdził, bo przysłali nam to w 3 dni, nie? Albo w 4. Tak, praktycznie zaraz po wysłaniu maila. No. Także słuchajcie, sprawdzamy najpierw tą i coś wam na niej pokażemy, a potem będziemy sprawdzali tę drugą. Mamy kamerę na podczerwień i ona nam pokaże, jak przepływa tutaj ciepło i zimno przez... Jak to się nazywa? Chłodnica. Chłodnica. No. Zobaczcie, to idzie tak. Ciepły płyn, który już jest rozgrzany, wchodzi dołem i teraz zobaczcie, co się dzieje na termowizji. Problem jest taki, że część tego ciepłego płynu, która wpada tutaj, idzie tym kanałem tutaj i wraca nieschłodzona z powrotem do interkulera. Dobrze mówię? Dokładnie tak. I tutaj mamy ten problem. Fabryczna chłodnica ma tutaj szczelną przegrodę i cały płyn musi przejść przez rdzenie chłodnicy. Natomiast tutaj duża część tego płynu przy małym wydatku przychodzi bezpośrednio na powrót, więc nie jest chłodzona przez chłodnicę. I pytanie, czy na nowej chłodnicy będzie to wyglądało tak samo. Zobaczcie, pierwszą chłodnicę wykonano 14 stycznia. Zrobił ją ręcznie Dan, a sprawdził Ryan. No niestety, to nie wróży dobrze, że 16 lutego też robił to Dan, ale już sprawdził Dex. No dobra, montujemy, tak. Panie Adam Słodowy. Tam jest stara, tu jest nowa, płyn jest, tutaj wlaliśmy chłodny, tutaj już mamy podgrzany ciepły. Wygląda to o, w ten sposób. No i zobacz, no chłopie. Cały ten kanał mamy gorący. Gorący. Czyli jest to samo. Rozgrzał się. Tutaj znowu nam poszło bez przegrody i wraca sobie ciepła woda z powrotem do interkulera. Zobaczcie, przyłożę tutaj latareczkę i spróbuję wam pokazać tę przegrodę, o której mówimy. O, widzicie, jak tam ładnie przebija światełko? Zabieram latarkę, nic nie widać. I znowu widać. Nie widać? Widać. Widać, nie widać, 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 nie widać i widać. I ta przegroda przepuszcza nam prawdopodobnie płyn. Spróbujemy poprawić fabrykę. Zawieziemy to do jakiegoś eksperta, magika od chłodnic, który nam rozetnie to tutaj i tę przegrodę zespawa na stałe. Ale jakie tego będą efekty, to też trudno przewidzieć. No ale kto nie ryzykuje, ten nie jeździ, a ja już nie jeżdżę 2 tygodnie. Poświeciłeś sobie? Tak. I co? Jest tak, jak mówiłeś, czyli mamy bardzo dużą nieszczelność na obudowie w połowie rdzenia. Twoim zdaniem tak powinno być?
No nie, jeżeli mówimy o skuteczności, to nie. Czyli mieliśmy rację, jednak coś nie gra i będziemy poprawiali fabrykę. Kamila zadaniem jest po prostu zaspawać całą tę przegrodę, tak żeby nam ładnie szedł płyn i potem zobaczymy, czy to przyniosło efekt. I zobaczcie, ja to sobie cenię i szanuję, ludzie kupują nowe, to jest 850 i, nie? Tak jest. Kupują sobie nowy taki samochód i już zaczynają dłubać w wydechu. No bo nie oszukujmy się, to nie brzmi. Jakbyście chcieli zobaczyć test tego auta, to gdzieś tutaj możecie kliknąć. A nie, to było M8, my robiliśmy M8, przepraszam bardzo. I też nie brzmiało dobrze, a 850 i w serii tym bardziej nie brzmi dobrze jak na te swoje 500 parę koni i na V8. I zobaczcie, jak to od spodu już wygląda po przeróbkach. I co tutaj robiłeś? Wiesz co, tutaj skupiliśmy się na sekcji końcowej, dlatego że ona stanowi największą restrykcję. Dodaliśmy układ aktywny. Układ aktywny, który pozwala nam wybrać między trybem pracy układu, pomijając puszkę tłumika. Niemalże jest to wtedy układ przelotowy, dlatego że w środkowej części mamy jeszcze rezonator. Lub w sytuacji, w której nie chcemy, żeby auto było zbyt głośne, wyłączamy przepustnicę i wymuszamy przepływ spalny przez tłumik. No i to jest prawdziwa customowa robota, a nie jakieś gotowe półprodukty. Dotarliśmy do tej, znaczy my dotarliśmy, Kamil dotarł do tej przegrody i widać tu ewidentnie, jak ona nie trzymała po bokach. Ty, często to się zdarza w chłodnicach? Wydaje mi się, że nie, chociaż na pewno można mieć duże zastrzeżenia do coraz większej gamy produktów, które są markowane przez znane firmy tuningowe. Tak, w tym przypadku, ale z racji ilości wyprodukowanych elementów nie ma już przykładanej takiej wagi do tego, żeby to było dobrej jakości. No. Bardzo często w ten sposób podchodzą do tego w takim schemacie, że jeżeli coś jest markowe, było drogie i przyjechało ze Stanów najczęściej, to na pewno musi działać. Okej. Absolutnie tak nie jest. I miałeś rację, że trzeba to wszystko posprawdzać. Zrobione? Tak jest. Kamil, dziękuję bardzo. Następnym razem, jak przyjeżdżamy, to już mam nadzieję, że będziemy wydech robili w suprze, nie? Końcowo. Trzymam cię za sprawę. Dobra, słuchajcie. Zamontowaliśmy i rozpoczęliśmy procedurę odpowietrzania. To znaczy, użyliśmy tego drogocennego narzędzia, które kupił Marcin za całe 3000 zł. Podłączyliśmy prostownik oraz włączyliśmy od razu procedurę serwisową, która powoduje, że pracuje pompka całego układu chłodzenia. To nie wystarczyło, bo usłyszeliśmy, że trochę ta pompka źle pracuje, tak jakby zasysała powietrze. I zobaczcie, jak wygląda naprawdę procedura odpowietrzania tego układu. To da robić, tak? Zobaczcie, i lecą bąbelki cały czas. I jak ich to parę wyleci, to musimy znowu dolać płynu. O, tak dosłownie kapkę. Tak nie za dużo, żeby się nie wylewał przez korek. O, tyle. I tak już wpompowaliśmy tam dosłownie, nie wiem, szklankę, może dwie. I lecą bąbelki cały czas. Jeszcze jest tyle powietrza w całym układzie. Prawdopodobnie gromadzi się tutaj w interkulerze, który jest trochę wyżej niż ten zbiorniczek. W związku z czym musimy walczyć o każdy ten pęcherzyk, który wychodzi na zewnątrz. A jakie ćwiczenie! Dzisiaj siłownia już z głowy. Ale mam nadzieję, że efekt przynajmniej to jakiś przyniesie. Zaraz się okaże. W imię Ojca i Syna. Nasze organoleptyczne wrażenia i to, co pokazywał komputer, wskazują na to, że upuraliśmy się wreszcie po 2 tygodniach z tym chłodzeniem. Bo te temperatury wydaje nam się, że są w dolocie do silnika za turbostrężarką, za schłodzeniem trochę niższe. Ale jak to my jesteśmy oczywiście sierotami tuningu, więc niczego nie możemy być pewni, dlatego przyjechaliśmy do profesjonalistów, żeby to potwierdzili. Gdzie oni są? Bo jeden profesjonalista zagląda ci przez ramię, drugi nie wie, startuje na trójce. Do Dawida i do Grześka. No Grzesiu, no pokaż się do tego. Jak zwykle, tak, chodźcie do zdjęcia rodzinnego, kurna, od razu. Ekipa się do tego nie sprawdziliście już.
Pamiętam, jak my jechaliśmy przy tym pierwszym strojeniu sterownika, drugi raz jak wprowadziliśmy ten program, gdzie trochę zwiększyliśmy zapłon, to nie przyjęła go. Obcięła, nie? Stwierdziła, że za wysokie są temperatury i z tego, co też pamiętam, to było wtedy 0 stopni na zewnątrz? 0 stopni, a przy tej 33, no 36. Właśnie, jakoś tak 30-35 stopni powyżej temperatury przy tej procedurze hamowania. Grzesiu, jak jest teraz? Teraz jest lepiej. Mamy takie same temperatury w dolocie. Takie same? Tak. Ale mamy cieplej na dworzu. Tak jest 15 stopni, bo jak mierzyliśmy auto, w dolocie było 35-7 stopni. Naprawdę? Więc jest. Dyszkę urwaliśmy. Dyszkę. 10 stopni urwane? Najmniej 10 stopni. To pytanie, czy zwiększyliście zapłon? Pokombinowaliśmy z programem, jest zwiększony zapłon do 14 stopni. Na moc się to delikatnie przełożyło, tam z 10 koni może więcej wyszło. No to wygląda na to, że naprawdę uporaliśmy się z tym chłodzeniem. Nie, no ale rozumiem, że to już przy tym chłodzeniu jest po prostu limit limitów, już niczego więcej nie zrobimy. Ciśnienia w turbo nie podniesiemy, z tym zapłonem nie ma co już więcej kombinować. Nie, już nie masz czego zmuchać. To wygląda na to, że wreszcie się udało, że po dwóch tygodniach zrobiliśmy, doszliśmy do tego, co się stało. Ale słuchajcie, czy to nie jest paranoja? Firmy tuningowe, nawet te duże, nawet z tymi rozpoznawalnymi markami potrafią wyprodukować taki bubel. Nie dość, że nieszczelna przegroda, to jeszcze nigdzie, w żadnych opisach, a nawet mailowo nie mówili, jak to odpowietrzyć. Więc pierwszy wniosek, jaki płynie z całej tej naszej operacji, to jest uważajcie na części tuningowe. Drugi wniosek, jaki płynie z całej tej naszej historii i przygody związanej z układem chłodzenia, jest taki, że zawsze należy mieć ograniczone w jakimś stopniu zaufanie do firm tuningowych, które oferują takie przeróbki od A do Z. Wiecie, nie chcecie brudzić sobie rączek, no to oddajecie im samochód, mówicie o swoich oczekiwaniach, oni to robią. Tyle, że nie macie gwarancji, że na przykład sprawdzili temperatury zarówno za turbosprężarką, jak i w dolocie, że porównali seryjny układ chłodzenia z tym układem, który my zamontowaliśmy. Akurat chłopaki, czyli Dawid i Grzesiek, oczywiście to zrobili, no bo wiedzieli też, że jakie są nasze oczekiwania, ale zwracam uwagę, że zawsze powinna obowiązywać tutaj zasada ufaj, ale kontroluj. A trzeci wniosek, jaki śmiało mogę wyciągnąć, jest taki, że być może jesteśmy sierotami tuningu. Ale jak trzeba, to potrafimy też coś naprawić. A Wam bardzo, naprawdę bardzo dziękuję za pomoc, za te wszystkie rady pod poprzednim odcinkiem, za sugestie, bo nie ukrywam, że niektórymi faktycznie się sugerowaliśmy, sprawdzaliśmy, badaliśmy i też dzięki nim natchnęło nas, co może być nie tak. A, jeszcze chciałem Was przeprosić serdecznie za po raz kolejny fatalny dźwięk, raz za cicho, raz za głośno i tak dalej, ale kręciłem to wszystko telefonem na raty, codziennie po trochu, no i z racji tego nie mogłem siwego zaprosić do współpracy. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. W kolejnych odcinkach będzie już lepiej, mam nadzieję.